Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Prince of Persia The Two Thrones. Dzisiejszy odcinek, jak już zapewne zauważyliście, jest zdecydowanie dłuższy od tego, co do tej pory mieliśmy. Dlaczego? Otóż jesteśmy już pod koniec gry i save pointy są tutaj rozstawione bardzo rzadko, również w celu utrudnienia rozgrywki. Co z jednej strony jest zabiegiem dość płytkim, z drugiej, no, niektórzy chwalą taki właśnie zabieg. Mnie to w sumie wsioryba, po prostu ciężej to jakoś podzielić i nagrać, dlatego zdecydowałem, że w tym, że ten konkretny odcinek będzie o wiele dłuższy, ale to zobaczycie w praniu dlaczego. I tak jak już zauważyliście, jesteśmy w kolejnej lokacji. Lokacja zwie się The Labyrinth i teraz takie zastanowienie, no labirynt, normalnie labirynt to są ściany, jakaś tam, wiadomo, podłoga, dodatkowe pułapki i inne takie rzeczy. Ten labirynt polega na czymś zupełnie innym. Tutaj naszymi ścianami, naszym ograniczeniem jest tak jakby ta ciemność, która spowija wszystko wokół. I to właśnie z nią będziemy się głównie tutaj mierzyć. I jak zauważyliście, nie mamy tutaj jakichś zwykłych przeciwników, mamy tutaj do czynienia z kameleonami, których spotkaliśmy w grze bardzo rzadko i tak naprawdę nie było tutaj jakichś większych problemów z nimi nigdy, ale co już stało się w ostatnim odcinku, czego nie skomentowałem? Zdobyliśmy nową broń, jest to broń ostateczna tak jakby w tej grze, jest to miecz królów. Miecz, który posiadał ojciec księcia, którego niestety znaleźliśmy martwego. I tak jak widzieliście i słyszeliście zapewne w zeszłym odcinku, książę wreszcie zdał sobie sprawę, na czym tak naprawdę polega klątwa piasków czasu. Nigdy nie chodziło tutaj o to, że ten, który będzie władał piaskami czasu, nigdy nie zazna szczęścia. Ten, który zmienił swój los przy użyciu piasków czasu, będzie musiał umrzeć. Będzie go ścigać strażnik linii czasu. Będzie miał pecha czy coś w tym stylu. Nie. Tutaj tak naprawdę chodziło o to, że największą porażką osoby, która jest pod wpływem piasków czasu, nie jest również to, że zamieni się w piaskowego potwora. Nie. Największą porażką było to, że przez zdolność, przez możliwość manipulacji czasem, osoba, która jest tak jakby pod wpływem piasków czasu, oduczyła się tego, iż trzeba przyjmować to, co się tak naprawdę dostaje. I tak jak mówił tutaj Mroczny Książę, znalazłeś swojego ojca martwego, to co, znajdziesz kolejną klepsydrę z piaskami czasu, uzbierasz odpowiednią ilość piasków czasu, byleby cofnąć czas, zrobić kolejny wielki rewind, żeby ocalić ojca. I wtedy właśnie książę po raz pierwszy tak jakby przeciwstawił się tym piaskom czasu i przyjął los takim, jakim jest. To znaczy, nie poddał się mu, to fakt. Po prostu zauważył, że nie ma już po co walczyć i należy przyjąć to, że jego ojciec nie żyje. Trzeba zmierzyć się z demonami teraźniejszości, nie tworzyć z nich demonów przyszłości, ani też przeszłości i próbować jakoś zmienić czas. Tu właśnie można by było powiedzieć nasze polskie przysłowie, gdybyś wiedział, że się przewrócisz, to byś się położył na ziemi. I właśnie tutaj o to głównie chodziło, że piaski czasu tak naprawdę zmieniały podejście człowieka do tego, co już ma i co otrzymał. I nie chodziło tu nigdy właśnie, tak jak już powtarzam ponownie, że po prostu ta osoba miała możliwość zmiany czasu i przez to mogła uratować swoich bliskich, przyjaciół i innych. Nie. Tutaj największym dramatem osoby, która była pod wpływem klątwy piasków czasu, było to, że mógł zmienić ten czas i jeżeli coś mu nie pasowało, zmieniał ten czas i za każdym razem doprowadzał do stworzenia nowej rzeczywistości.
Jeżeli na przykład w jednej rzeczywistości ocalimy osobę A, wówczas osoba B na przykład zginie. I vice versa, jeżeli na przykład nie ocalimy osoby B, to osoba A przeżyje, ale zginie osoba C, na której nam bardziej zależy niż na osobie A i B. I moglibyśmy tutaj o tym dyskutować, ponieważ jest tutaj, tak jak mówiłem, właśnie na tym polega tak jakby zakręcenie linii czasu w serii Prince of Persia. Trzeba pamiętać, że tutaj wiele wydarzeń dzieje się, ale zarazem się nie dzieje przez jakiś tam wzgląd. Zauważcie, że pierwsza część, czyli The Sands of Time, tak naprawdę nigdy się nie wydarzyła, ponieważ na sam koniec stworzyliśmy alternatywną wersję historii, gdzie nie dopuściliśmy do wydarzeń z pierwszej części, to znaczy znaleźliśmy klepsydrę piasków, uwolniliśmy piaski, a potem użyliśmy mocy piasków, aby nie dopuścić do stworzenia piasków. I co? Dzięki temu Farah przeżyła, nasz ojciec przeżył, wiele istnień przetrwało. Niestety zaowocowało to tym, że nawet po pokonaniu wezyra coś musiało się stać i to właśnie się stało, ponieważ w War Within nie dopuściliśmy do stworzenia piasków czasu, czyli nie dopuściliśmy również do tego, że stworzyliśmy pierwszy Great Rewind. To znaczy, że nie pokonaliśmy wezyra, dlatego w tej części wezyr nawet powiedział, że w Pałacu Sułtańskim znaleźli klepsydrę z piaskami czasu, ale była ona pusta. Legendy kłamały. Ta właśnie klepsydra była pusta. Nie było w niej piasków czasu. Mistyczne piaski czasu nie istniały. Dlaczego? Ponieważ nie dopuściliśmy do ich stworzenia. I tutaj wiele, tak jak mówię, wydarzeń nigdy nie miało miejsca. Jak na przykład, zauważcie, w pierwszej części, pomimo tego wszystkiego, poznaliśmy Farah i ona wiedziała, kim jesteśmy, tak? A tutaj nagle dochodzimy do The Two Thrones i nagle okazuje się, że Farah nie wie, kim jesteśmy. I właśnie Mroczny Książę mówi, nie pamiętasz? Nie dopuściłeś do stworzenia piasków czasu, to znaczy, że tak naprawdę nigdy nie spotkałeś Farah, ponieważ twój ojciec nigdy nie szukał klepsydry piasków czasu, tak? I dlatego nigdy ona się nie pojawiła. A ze względu na to, że to jego ojciec nie szukał piasków czasu, znaczy to również, że nigdy nie pomógł tak jakby wyprawy wezira. Czyli wezir musiał znaleźć innych sojuszników i znalazł wędrownych bandytów i innych. Znalazł państwo, które nie istniało i stworzył z nich armię, z którą my musimy się zmierzyć. Ci wszyscy służący wezira, z którymi mieliśmy do czynienia cały czas przez tą część gry, są tak naprawdę tą najemną armią, są to najemnicy, są to ludzie, którzy uwierzyli w to, że dzięki mocom piasków czasu i temu, co obiecał im wezir, odmienią swój los i staną się tak jakby władcami czasu i nikt nie będzie w stanie ich pokonać. Tutaj wkracza książę i nagle okazuje się, że zostali oni zdziesiątkowani i pokonani zupełnie. Wszyscy przyboczni wezira nie żyją tak naprawdę, ponieważ, no zauważcie, ani braci, ani Makasti, ani Klompa, nikt z nich, z tych jego przybocznych, nie żyje. Wszystkich pokonaliśmy. Pozostał już nam tylko sam wezir, który stał się półbogiem dzięki temu, że zjednoczył się z mocami piasków czasu. Dokonał pewnego rytuału, o którym wiedziała również Kaelina, która pojawiła się w tej grze. Ja przypominam, że Kaelina była w tej grze i pojawiła się na naprawdę długi czas. To znaczy została porwana, a potem zginęła. I teraz robi nam za narratora. I tutaj kiedyś zacząłem już o tym mówić. Jest to jedna z rzeczy, która nie tylko mnie się nie podoba w tej grze, ale chodzi o to, że zmieniono narratora. Narratorem została Kaelina. Nie wiadomo z jakiego powodu. Przez cały czas narratorem był starzec w czerwieni, czy jak to woli mędrzec, który pojawił się już w drugiej części. W pierwszej części
to była opowieść księcia, tak? On opowiadał przez cały czas gry, tak jakby to, co się z nim zdarzyło, opowiadał Farze. I dlatego pierwsza część była, z narratorem był właśnie książę, to było wyjaśnione. W drugiej części narratorem był tak jakby starzec, który przewidział, co stanie się z księciem. To właśnie on wiedział najwięcej na temat Dahaki. Tutaj starzec również jest, ale to nie on opowiada historię, tylko Kailina, która zginęła. No więc jak ona opowiada tą historię? Jest to wyjaśnione, ale jednak to wyjaśnienie nie wystarcza. Dojdziemy do tego, powiem wam o co chodziło. Na razie nie mogę, ponieważ to by był kolejny spoiler. I tak, znacie moje podejście do tego. Oglądacie grę, jak tą grę przejść, ja wam o niej opowiadam. I sami sobie spoilerujecie, ale nie chcecie mieć spoilerów. I mamy tutaj spoilercepcję. To po prostu niszczy mózg. Ale mniejsza z tym, jak już kiedyś powiedziałem, to jest zbyt głęboki temat, żeby go poruszać i są tematy, których raczej nie powinno się poruszać. Tak samo nie powinno, mówi się, że podczas gry w serię Prince of Persia, dokładnie w trylogię Piasków Czasu, nie powinno się poruszać tematu linii czasu, ale właśnie linia czasu jest tutaj jedną z głównych rzeczy, za którą ludzie pokochali tą serię. Każdy powinien ją sobie po swojemu wytłumaczyć, jednakże niektórzy nie mogą jej do końca zrozumieć, bo znam takie osoby, które nie do końca zrozumiały tą zakręconą linię czasu w tej grze. I to odbija ich od tej gry i uważają, że ta gra nie jest aż taka dobra i jest tak naprawdę przereklamowywana przez ludzi. Ale no, są takie opinie, nie będę się z tymi ludźmi sprzeczał, bo nie zrozumieli do końca gry. Nawet próba wyjaśnienia im, na czym ta gra polega, po prostu są ludzie, którzy nie lubią jakiejś konkretnej gry. Znam ludzi, którzy nie lubią serii Assassin's Creed. I to niektórym wydaje się dziwne. To jest zrozumiałe, ponieważ nie wszystkim przypadnie do gustu coś właśnie takiego wymyślonego. Ja osobiście nie lubię gier typu FPS, większości FPS-ów, to muszę też dodać, ponieważ są FPS-y, które chętnie zagram, ale nie wiem, nie tyle co mnie bawi, po prostu nie rozumiem tego, dlaczego ludzie rzucają się prawie do gardeł, kiedy mówimy o walce pomiędzy Call of Duty a Medal of Honor. Ani jedna, ani druga gra, tak naprawdę te nowe części nie podchodzą mi. A i Call of Duty. Call of Duty 1, 2 i 3 są super grą. Potem pojawia się Call of Duty 4, Modern Warfare 1, którą też bardzo chętnie gram. Uwaga, ja tą grę nawet grałem na multi, co jest dość rzadkim dla mnie, ponieważ ja nie traktuję multi jako tak jakby pełnoprawnej części gry. Dla mnie to jest zawsze jakiś tam dodatek. Jestem tak przyzwyczajony z dawnych lat, gdzie te multi to po prostu były jakieś pojedynki czy coś w tym stylu. Jestem, tak jak mówię, starym graczem po prostu, tak mi się wydaje. I kiedyś multi to był zawsze dodatek. Ja tak cały czas traktuję to multi i nigdy chyba nie zmienię swojego zdania na ten temat, ale mniejsza z tym. Co wam chciałem powiedzieć? Odnośnie lokacji, którą właśnie przeszliśmy, bo nic o niej nie powiedziałem. Lokacja jak lokacja. Przeszliśmy z The Labyrinth do The Underground Cave. Tak, pod zamkiem, tak jak mówiła Kailina, znajdowały się różne dziwne, ukryte rzeczy. I taka jest prawda. W tamtych czasach, nawet teraz, czasami buduje się właśnie w taki sposób, że buduje się na fundamentach, które kiedyś były czymś. Tak zbudowane są niektóre miasta, zbudowane są na fundamentach, na gruzach dawnych miast, dawnych metropolii, którymi kiedyś były. I po prostu wypiętrzają się w górę. Tak samo właśnie tutaj jest. Babilon stoi na fundamentach innego miasta, starego Babilonu. Tutaj można nawet powiedzieć, że wieża babilońska, wieża Babel, w której jesteśmy, która tutaj jest przedstawiona właśnie jako pałac, jest postawiona na ruinach tej wieży Babel, o której słyszeliśmy z Biblii, czy też z innych źródeł, nie wiem jak to nawet ująć, żeby nikogo nie obrazić. Po prostu słyszeliśmy o tym miejscu z innych źródeł. I to jest fajnie zrealizowane, ponieważ widzimy, że mamy tutaj jakieś podziemne
podziemne przejścia, które są jakimiś starożytnymi przejściami. Mamy tutaj jakieś ruiny, mamy tam jakieś runy, które nie do końca rozumiemy. Jest to naprawdę fajnie zrealizowane. I nagle z tych właśnie podziemi przechodzimy do królewskiej kuchni, czyli The Royal Kitchen. I tak, to jest właśnie podziemna, to jest właśnie królewska kuchnia. Z niej przejdziemy, no wiadomo, jak kiedyś budowano pałace. Było mnóstwo tajemnych przejść w razie, gdyby królowie musieli się ewakuować. Tak samo było właśnie w carskiej Rosji na przykład. Znacie zapewne historię Anastazji, gdzie że Anastazja jako jedyna z Romanowów przeżyła pucz na carze... teraz nie pamiętam, czy to był car Karol, czy jakiś inny. Nieważne. Przeżyła jako jedyna z całej rodziny i wiadomo, różne inne sprawy. Właśnie dlatego, że uciekła podobno tajemnymi tunelami, które zostały wbudowane w pałacu królewskim, carskim. Nie wiem, jak to nawet ładnie, jak to nawet nazwać. Nie jestem aż tak dobry z historii, wybaczcie mi. I tak, tutaj też zastosowano to, ponieważ kuchnia połączona jest tak jakby z The Secret Passage. No, gdyby król chciał zamówić sobie jakieś jadło, to nie, przecież nie będzie się go podawać, pokazywać wszystkim. Król zamówił sobie jadło, idę sobie z jadłem przez cały zamek. Nie, jest krótsza droga właśnie przez sekretne komnaty. I to sekretnymi komnatami dostaniemy się do The Lower Tower, ponieważ zamek, wieża Babel, jest podzielona tak jakby na kilka części. Jej główną częścią, ta część mieszkalna, już przez nią przeszliśmy. Ta część mieszkalna, w której również żyją poddani króla Babilonu. Czy co to tam było? Car? Nie, carat nie był. Chyba był król albo imperator Babilonu. Nie jestem pewny. Imperator państwa perskiego. Szczerze, nie jestem pewien, nie chcę wam źle powiedzieć, żeby potem ktoś nie powiedział, że tak powiedział youtuber i tak powinno być, pani od historii nie ma racji. Nie, ja też mogę się mylić. Przeszliśmy również przez takie użytkowe właśnie dla rodziny królewskiej, czyli przez te The Hanging Gardens. Trafiliśmy do The Well of the Ancients, tak się bodajże nazywało to miejsce, w którym byliśmy, czyli studnia starożytnych, studnia dusz, The Structure's Mind, różnie to jest nazywane, ale głównie wiecie, o co mi chodzi. Jednakże teraz trafiliśmy do kuchni, tutaj również tak jakby jesteśmy dalej w tej części, która jest zamieszkana przez sługi królewskie, przez całą tą obsługę pałacu. I później trafimy do miejsca, które jest jeszcze nieużytkowane tak naprawdę, ponieważ jest cały czas w budowie. I jest to jakby zwieńczenie całego pałacu, czyli słynne odtworzenie wieży Babel. I jest to podzielone tak jakby na trzy wieże. Niższa, środkowa i wyższa, która jeszcze jest niezbudowana i tak naprawdę jeszcze nie istnieje do końca. Będziemy mogli tylko obejrzeć to, co już zostało zrealizowane w trakcie budowy, która została brutalnie przerwana przez najazd wroga na Królestwo Perskie, na Babilon. I tak, i już znajdujemy się już właśnie w The Secret Passage i tak jak mówiłem, ta gra jest bardzo fajnie skonstruowana, ponieważ mamy częściowo otwarty świat, nie jest on może do końca otwarty, mamy taką tunelowość, jednakże w pałacu ona nie przeszkadza, w tych zamkniętych lokacjach pałacowych to właśnie nie przeszkadza aż tak bardzo, ponieważ wiemy, że jest to pałac. I cóż, i tak jak widzicie, jesteśmy już nawet w The Lower Tower i teraz zobaczcie ten widok. Można przyjrzeć się, można zobaczyć te słupy światła. Są to jeszcze te The Sand Gates, których nie zamknęliśmy. Jak widzicie, wizir otworzył ich mnóstwo w mieście i tak naprawdę to, co my zrobiliśmy dla miasta, to jest tak naprawdę wierzchołek góry lodowej tego problemu, jakim stanowią najeźdźcy w tej części gry. Ci, którzy zaatakowali tak naprawdę Babilon,
to, co widzimy, to zniszczenie, to wszystko, co przeżyliśmy do tej pory, to jest tak naprawdę, tak jak mówiłem, wierzchołek góry lodowej tego całego zniszczenia, tej całej wojny, która rozgrywa się w tym majestatycznym i wielkim mieście. I przeszliśmy do miejsca w grze, którego ja zbytnio nie lubię, ponieważ jest ono mdłe. Pomimo tego, że jesteśmy na zewnątrz tak jakby wieży, nie jesteśmy tak jakby już w środku wieży. Co prawda są miejsca, przez które musimy przejść przez wieżę, jednakże ogólnie rzecz biorąc, to ten fragment jest bardzo mdły. Są tutaj pseudo zagadki logiczne, to znaczy trzeba przekręcić jakąś korbę czy coś w tym stylu, przepchnąć coś z miejsca A do miejsca B. Nie jest to jakieś pasjonujące miejsce. Czasami można się tu zgubić, trzeba poszukać innej drogi, tak jak ja to nawet zrobiłem, pogubiłem się chwilowo. Polega tutaj na tym, że trzeba wciągnąć właśnie windę z blokiem kamiennym, ponieważ tak jak mówiłem, to miejsce jest jeszcze w budowie, co zresztą widać, mamy tu rusztowania i właśnie po tych rusztowniach będziemy się głównie tutaj poruszać. I tak naprawdę tutaj wszystko jest mdłe, mamy tutaj mdłość kolorów, tak jak wszystko poprzednio, nawet jak byliśmy w mieście, tak jakby trochę to żyło, mieliśmy wgląd do tego miasta, mieliśmy co prawda wszystko przybrudzone tymi pieskami czasu, tak tutaj wszystko jest szare, bure, brudne, tylko te fragmenty, w których przechodzimy przez wieżę, wyglądają tak jakby były zrealizowane tak jakby z bardziej z polotem. Dopiero później, kiedy wejdziemy do The Middle Tower bodajże, wówczas, albo nawet The Upper Tower, dopiero wówczas tak naprawdę zobaczymy, jak wygląda to... Nie, to będzie, wiecie co? Patrzę na podgląd wideo, jak wyglądają... Jak wygląda całe tutaj... No, jak będzie wyglądać to, przez co jeszcze przejdziemy. I faktem, The Lower Tower jest z tych wszystkich wież tak jakby najbardziej mdła w designie. Tak już lepiej zacznie być w The Upper Tower, jednakże w The Middle Tower i w The Upper Tower już zacznie być lepiej z tym designem, ponieważ no cóż, wejdziemy do części pałacu, który ma być tak jakby przyozdobieniem. To tam król Persji miał przyjmować swoich gości, tak jakby tak to miało wyglądać. Zresztą jakbyście poczytali o koncepcie, jak ta gra miała wyglądać, to niektóre fragmenty wycięto i były to fragmenty, które zasługiwały na to, żeby w grze być. A potem okazuje się nagle, że no cóż, tych fragmentów nie ma, wycięliśmy je. Będzie w zamian coś innego. No co innego? Właśnie na przykład taki fragment poruszania się po tej wieży z góry na dół. I nie jest to pasjonujący fragment. Zresztą sami widzicie, że nie ma tutaj niczego takiego, co mogłoby zachwycać. Jedyne co podtrzymuje jeszcze w miarę design tej lokacji, to fakt, że widzimy całe miasto. Jednakże jeżeli dobrze się przyjrzycie, do pewnego momentu to miasto jest tak jakby w miarę trójwymiarowymi obiektami. Później jest to zblendowane tło, które zostało nałożone na powierzchnię talerza tak jakby. Ponieważ wiadomo, jeżeli spojrzymy dokładnie na położenie geograficzne Babilonu, to było ono tak jakby w nietce, dlatego nie mamy tutaj tak jakby efektu horyzontu, to znaczy, że im patrzymy dalej, tym tak jakby wszystko się zaokrągla na horyzoncie. Tutaj tak jakby wieża stoi w centrum miasta, w najgłębszym punkcie tej całej niecki. I wokół niej, tej całej wieży rozłożone jest miasto. Cieszę się tylko z jednego faktu, że nie jest ten fragment zrobiony tak jak fragment w Where Within, w którym wszystko się rozpadało.
Zapewne pamiętacie ten fragment, jeżeli nie, to zapraszam do oglądnięcia mojego poprzedniego let's playa, czyli Warrior Within. I cóż, no, tamten fragment był diablo wkurzający, ponieważ tam wszystko się rozpadało i trzeba to było robić w czasie, nie można było tak jakby napatrzeć się na te krajobrazy wokół. Tutaj jest to co prawda wolny fragment, niektórzy mówią, że właśnie powinien być przyspieszony przez to, że wszystko by się za nami zapadało, dodałoby to dynamiczności temu miejscu w grze. Jednakże moim osobistym zdaniem, no, nie pasowałoby to do tego fragmentu, ale to tylko moje zdanie. Jeżeli się z nim nie zgadzacie, powiedzcie to, ja chętnie wysłucham waszych argumentów, dlaczego nie, dlaczego zgadzacie się też zdaniem, bo może są osoby, które się ze mną zgadzają, nie wiem. To właśnie fajnie poczytać czasami i tak jak chciałbym, żeby na przykład pod poprzednimi odcinkami, bo nie wiem kiedy te odcinki będą opublikowane, po prostu, i nie wiem, czy będziecie to komentować, czy nie. Czasami fajnie jest poczytać jakieś komentarze, kiedy ktoś o coś zapyta, kiedy można to wyjaśnić, kiedy nawiązuje się dyskusja ze swoimi widzami, bo tak naprawdę na tym głównie moim zdaniem polega bycie let's playerem. To znaczy tworzenie, ja nie tworzę tego dla siebie, gdybym tworzył to dla siebie, nagrałbym to dla siebie i sobie potem to odtwarzał, nie wiem, na Playu Trójce, w komputerze, gdziekolwiek, tak? Ale nie pokazywałbym tego, robiłbym to dla siebie tylko. Bycie let's playerem jest to przekazywanie pewnych myśli, pewnych swoich spostrzeżeń, pokazywanie również, jak grę przejść, ale nie tak powinno się przechodzić. To nie jest poradnik, jak przejść grę, bo ktoś może na przykład nie chcieć mu się zdobywać czegoś tam, co ja będę zdobywał. Na przykład, gdybym ja miał grać w Assassin's Creed'a jedynkę, to ten let's play byłby dla was po prostu tragiczny. Bo ja w Prince of Persia, w Assassin's Creed 1 grałem bardzo długo, pomimo że mogłem to zrobić o wiele szybciej. Dlaczego? Bo całe królestwo, cały Masjaw, całe Damaszku, całą Akkę, całą Jerozolimę, każde z miast zbierałem te wszystkie pieprzone flagi. I po co? Nie wiem. Dla własnej chyba radości, że zebrałem wszystkie flagi. Niby to dawało więcej życia, ale tak naprawdę nie odczuwałem tego pod koniec gry. No dobra, w większej części gry nie odczuwało się tego, że dostawało się dodatkowe dwa paski bodajże życia za znalezienie wszystkich znajdziek. Gdyby był jeszcze za to achievement, ale nie było, bo to wersja PC-towa, więc niektórzy się spytałem, po cholerę to robić. Dla przyjemności grania, ponieważ mi w Assassin's Creed 1 grało się bardzo przyjemnie, pomimo tego, jak ta gra jest zabugowana. Ale nie ma gry idealnej, tak jak już kiedyś wspominałem, nie ma gry idealnej. Nawet tak jak widzicie tutaj, Prince of Persia, The Two Thrones, nawet Warrior Within, nawet The Sense of Time to już w ogóle miał pełno bugów, ale te gry, jak widzicie, są zabugowane jak jasna cholera. Nie ma gry idealnej. Nawet Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, Revelations, czy nawet Trójka, która jest też cholernie zabugowana. Nie wiem, tak patrzę. God of War 1, God of War 2, God of War 3, Hades, Mass Effecty. W każdej z tych gier jest od cholery bugów i nie można tego uniknąć, to zawsze w czasie proces tworzenia pojawiają się jakieś bugi. Mamy, jedne bugi zostaną wyeliminowane, pojawiają się inne. Są kłopoty z działaniem, nie wiem, sztucznej inteligencji, to również jest bug. Tak, tutaj odnoszę się do Metra, w które ostatnio grałem, ponieważ chciałem sobie zobaczyć u znajomego, czy warto zaopatrzyć się w Metro 2033, a później Metro Last Light, ponieważ czytałem książki Gluchowskiego, podoba mi się uniwersum Metro, ale szczerze, nawet pomimo tej ilości bugów w grze, ja chętnie tą grę oglądnę, jak ktoś inny w nią gra, ale nie będę samemu w tą grę grał, ponieważ nie podoba mi się, mógłbym ją przejść u kogoś, nie zakupię tej gry, ponieważ no nie podoba mi się, strasznie mi się nie podoba. Wolę szczerze poczytać książkę niż zagrać w grę Metro 2033, a tym bardziej w Metro Last Light, które będzie metrem 2035, ponieważ Gluchowskiemu chyba tak bardzo spodobało się to, co stworzył na potrzeby gry, że rozszerzy to
i stworzy z tego kolejną pełnoprawną książkę. Jak będzie, to ja to z chęcią przeczytam, ale no nie będę na siłę grał w tą grę. Poza tym i tak Metro 2033 nie ruszy mi na moim PC-cie. Amen. Nie mogę uruchomić tej gry, więc nie będę się starał robić czegoś, żeby uruchomić tą grę. Nie będę wymieniał sprzętu specjalnie dla tej gry. Tak, wiem, że ta gra jest również na PlayStation 3 i mógłbym ją kupić, ale no jakoś nie podobają mi się niektóre FPS-y na PS3. Jedyny FPS, który obecnie grałem i grałem na Playu Trójce, to Haze. Niektórzy mówią, że straszny gniot gra i strasznie zabugowana. Jednakże mnie się osobiście podoba. Ja nie wiem, czasami zdarza się tak, że mnie podobają się gry, które są cholernie zabugowane, mają kiepską fabułę, są zrobione czasami na siłę, nie sprzedają się, są totalnymi gniotami, jak to niektórzy je nazywają, ale mnie ta gra się bardzo podoba i no cóż, gdybym mógł w nią zagrać, to z chęcią bym ją nawet nagrał na YouTube, a niestety aktualnie nie mam takich zdolności, ale może kiedyś jakaś Avermedia czy coś innego, żeby nagrywać z Playa Trójki, bardzo bym się ucieszył, ponieważ, no, tak jak mówię, wielu nowych gier mój komputer już niestety nie podźwignie, co z jednej strony jest, no, wielka szkoda, że nie udźwignie, ale z drugiej strony mogę te gry mieć na PlayStation 3. A ja nie potrzebuję komputera do grania, ja go potrzebuję do pracy. Również, no, granie jest to tak jakby hobby, to nie jest to, że ja muszę mieć tą grę. Gra mi nie działa, trudno. Nie będę nawet starał się ściągać jakiś patch, łatek czy coś, żeby zagrać w tą grę. Po prostu nie działa mi, koniec, muszę się z tym pogodzić. Tak już jest, tego niestety nie zmienimy, trudno. I cóż, tutaj będzie fragment, którego ja niestety nie znoszę. Jest to jedna z najtrudniejszych fontan światła. I tak, zdobyliśmy wszystkie fontanny światła, moi drodzy. Co prawda, chyba tutaj zginąłem. Nie wiem, nie chcę mi się patrzeć na podgląd wideo, bo to trochę spowalnia proces tak jakby odtwarzania. Mi tutaj klatkuje, kiedy ja robię sobie podgląd wideo, co się robi w przyszłości, co będzie za chwilę. Ale wydaje mi się, że ja tutaj chyba zginąłem i nie doliczę tego do death countera, który tam gdzieś się zawsze pojawiał w dolnym rogu. Dlaczego? Ponieważ nie jest to śmierć, tak jakby ginąc w tak jakby w fontannie światła, w tym wyzwaniu, nie giniemy naprawdę. Zostajemy cofnięci do świata realnego i budzimy się tak jakby po ostrym chlaniu, jesteśmy na kacu totalnym. I jedyną naszą penalty jest fakt, że tracimy większość piasków czasu, naszych sand tanków, i jeżeli chcemy znowu podejść do tego jakby wyzwania, to niestety, ale mamy zadanie utrudnione, ponieważ no nie mamy dostępu do spowolnienia czasu, które w tym konkretnym przypadku bardzo się przydają. I oczywiście, o mój Boże, bugi, które zabijają tą zagadkę. Wykrywanie kolizji. Tak, to jest to, co zabija niestety to wyzwanie fontanny czasu. Są również inne bugi, na które, Boże, nie chciałbym natrafić na te bugi. I fakt faktem, jeżeli te bugi by się zdarzyły, no niestety trzeba by je było przeboleć i spróbować jakoś je wyeliminować. Ale na szczęście do tej pory nie zdarzył się bug, którego ja nie cierpię w tej grze, to znaczy bug wykrywania kolizji, który nie pozwala przejść dalej gry. Wówczas co trzeba zrobić? Trzeba niestety, ale zrestartować całą grę. Przeważnie chowa się ją do paska i ściąga się specjalny program, który stworzony przez fanów, dzięki któremu można zrestartować ustawienia gry, nie restartując gry, bo czasami no wymagałoby to przejścia jakiegoś dużego fragmentu gry. Po prostu restartuje on grę w tym momencie, w którym my jesteśmy. Tak jakby stworzyć soft reset w komputerze.
Czyli wiecie, Ctrl-Alt-Delete, zabicie jakiegoś tam procesu i temu podobne sprawy. To właśnie jest program, który robi to z The Two Thrones. Został on specjalnie stworzony dla The Two Thrones. Nie jest on stworzony przez Ubisoft, tylko przez graczy, ponieważ ten błąd niszczył rozgrywkę. Niektórym się zdarza, niektórym grę. Jeżeli wam się zdarzył, to zapewne restartowaliście grę albo wczytywaliście ostatni checkpoint. Można tego uniknąć właśnie przez zrestartowanie gry tym programem, ale tak jak do poprzednich części Prince of Persia w tej trylogii, nie było takich problemów i tak naprawdę nikt tutaj nie myślał, że coś takiego może się zdarzyć. Tak, w tej części zdarzyło się to. I pomimo tego, że The Two Thrones jest jedyną częścią, do której wyszły patche, to jest aż niepojęte, do tej gry pojawiły się patche, to nie naprawiły tego jednego błędu, który tak psuł rozgrywkę i w dalszej części psuje tą rozgrywkę, ponieważ pomimo upływu lat nawet fani nie stworzyli łatki, która mogłaby ten błąd naprawić. Tak jak do The Sands of Time jest do starych wersji, nie tych ze Steama, nie tych, które można zakupić obecnie, tych poprawionych, do tych pierwszych wydań gry. Pojawiały się różne patche i inne rzeczy, które pozwalały uruchomić tą grę na nowszych kartach graficznych, tak jak ja miałem właśnie ten problem z The Sands of Time, musiałem emulować niestety moją kartę graficzną, żeby gra wykrywała, że jest to jakaś starsza karta graficzna, jeszcze żeby było śmieszne i wykrywało ją jako jakąś Nvidia gra ją wykrywała. Ponieważ nie mogłem grać, jedyne ustawienie jakie miałem to było 800x600, bo gra stwierdziła, że nie mam w ogóle karty graficznej podpiętej, a karta graficzna była, ale była na tyle nowa, że gra jej nie rozpoznawała. No i cóż, jak widzicie, zginęliśmy po raz kolejny, ja powinienem to sobie gdzieś zapisać, że zginęliśmy. Słuchajcie, znalazłem kartkę, żeby... Oddaliłem się od mikrofonu, słuchajcie, i możecie mnie gorzej słyszeć, ale muszę sobie po prostu zapisać, gdzie zginęliśmy, żeby ten Death Counter, żeby ten Death Counter gdzieś tam wstawić, dodać kolejną tak jakby zgon księcia. I tak, tutaj zginięć będzie naprawdę wiele, bo jest to końcówka gry, tak jak mówiłem, jest to dość ciężki fragment, a kara, że nie mamy dostępnych piasków czasu, naprawdę boli. Tutaj właśnie w tych fragmentach gry posiadanie dużej ilości piasków czasu jest wskazane. Jest to moja porada dla was, jeżeli będziecie grać w tą grę. Musicie mieć spory zapas piasków czasu, ponieważ im wyżej jesteśmy, tym tych piasków czasu znajdziemy mniej. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy coraz bliżej Wezira, który swoją moc czerpie właśnie z piasków czasu i to on te piaski czasu tak jakby zasysa do siebie i próbuje stać się coraz potężniejszy, bo tak, uwolnienie piasków czasu nie było na rękę Wezira i to, że ktoś jeszcze, czytajcie książę, potrafi wchłonąć w siebie piaski czasu i wykorzystywać ich moc, nie jest Wezirowi w ogóle na rękę. Dlatego też próba zniszczenia księcia, poza tym książę jest jedyną osobą, która rozumie działanie piasków czasu i potrafi je wykorzystać w taki sposób, aby pokrzyżować szyki Wezira. Zresztą to książę posiada również broń, która jest w stanie Wezira zabić, nawet w jego boskiej postaci. To znaczy jest to sztylet piasków czasu, ponieważ jak wiadomo, artefakty czasu są potężną bronią i potrafią one naprawdę popsuć szyki każdej istocie, która z piaskami czasu ma coś wspólnego. Również Miecz Królów jest tutaj bardzo potężną bronią. A dlaczego? Ponieważ powstał on przed tak jakby powstaniem piasków czasu, czyli jest przedwieczną bronią. Jest to właśnie w taki sposób w trylogii tłumaczone, że jedynymi brońmi, które są potężniejsze od piasków czasu, które są w stanie je zniszczyć, są istoty oraz rzeczy stworzone
przed powstaniem samych piasków czasu. I tak jak mówiłem, jednak nie pomyliłem się, to co właśnie widzicie, musimy właśnie w tamto miejsce pobiec. I tutaj pojawia się błąd, o którym wam wspominałem chwilę temu. Jest to błąd wykrywania kolizji. Po prostu, pomimo tego, że będziemy biegli po ścianie, po której musimy pobiec, książę odkleja się do niej. Dlaczego? Bo gra nagle twierdzi, że pomimo tego, że ten fragment, tak jakby ten fragment tego całego muru jest, no cóż, jest zaokrąglony, on powinien być płaski, gra powinna go rozpoznać jako płaski. Nagle gra tworzy dwa obiekty, które są ze sobą, są na siebie zazębione. Powinny być odczytywane jako jeden obiekt, nie są. I to jest właśnie błąd tej gry. Może się on pojawić na wczesnych etapach rozgrywki, może się pojawić na późniejszych. Tak jak widzicie, mi wystarczyło tylko zrestartować grę właśnie tym specjalnym programem, co zajęło około 30 minut, ponieważ gra musi się cała zrestartować. Kiedy wejdziecie z powrotem, grę powiększycie z paska, nagle okazuje się, że gra, muzyka nie zawiesiła się, muzyka gra dalej, ale nie możecie poruszać postacią. Gra się restartuje w taki sposób. Jest to dość dziwne wrażenie, ponieważ wydaje się, że gra się zawiesiła, ale trzeba troszeczkę poczekać i nagle okazuje się, że gra znowu rusza. Wszystko zostało zrestartowane, wszelkie ustawienia i jest spoko, bo jak widzieliście, ostatni save point był bardzo, ale to bardzo daleko i musielibyśmy ponownie przechodzić strasznie duży fragment, a i ja wtedy może bym trochę inaczej zagrał, spoilował. A nie chcę, żebyście potem mieli wrażenie, że po prostu zrestartowałem grę, bo coś mi się nie podobało. Widzieliście, jak naprawiłem ten błąd, bo ten błąd można w bardzo prosty sposób, tak jak już wspominałem, naprawić. Ale wracając do samej gry, tak jak widzicie, jesteśmy już w The Middle Tower, zbliżamy się do Upper Tower, który jest strasznie krótką lokacją tak naprawdę i to już jest finalny fragment gry. Tutaj nie mamy tak naprawdę już za wiele do roboty. Głównie co musimy zrobić, to dotrzeć już do ostatecznej bitwy. Musimy walczyć z Wezirem i go pokonać. To jest nasze główne zadanie od początku gry i jesteśmy już dotarliśmy do tego miejsca, w którym będziemy z nim walczyć. Ale zanim to zrobimy, musimy jeszcze trochę się pomęczyć i pomęczyć w ten dobry sposób, ponieważ jak The Lower Tower w większości jest tak jakby dół i strasznie słaby design jest tej lokacji, tak później, kiedy już się pojawiają te elementy zręcznościowe, pojawia się mega ilość pułapek, pojawiają się właśnie tak jak tutaj walka przeplatana elementami zręcznościowymi. To naprawdę przyjemnie się gra. Takie elementy właśnie napędzają całą rozgrywkę w Prince of Persia. Ale tych fragmentów pod koniec gry jest zbyt mało moim zdaniem. Ta gra powinna na koniec szokować tym poziomem trudności, co zresztą widzieliście, kiedy graliśmy po raz ostatni Mrocznym Księciem. Ale szokuje poziomem trudności, ale nie w taki sposób, jaki powinna, ponieważ mamy tak jakby nagły skok, tak jak to powinno być w starszych tytułach i w serii Prince of Persia, tak później nagle okazuje się, że gra przystopowuje. Tutaj ten fragment nie jest trudny, co prawda trzeba mieć dużo piasków czasu w razie czego, ale jak widzicie, nie ma tutaj jakichś horrendalnie trudnych rzeczy. Wystarczy dobrze wymierzyć skoki, dobrze wymierzyć bieganie po ścianach, dobrze zrobić różne inne rzeczy. I jesteśmy w domu. Tutaj trudność polega na tym, że nigdzie nie znajdujemy źródła wody, w którym moglibyśmy zrefilować swoje życie. I to jest główna trudność tego konkretnego fragmentu. Nie tego poprzednio, bo tamten poprzedni to były właśnie tak jakby uzależnienie nas od piasków czasu i poziom trudności rzeczywiście skoczył. Tutaj ten poziom trudności jest trochę wyszprycowany, ale no nie jest to coś niemożliwego do przejścia. Tutaj, tak jak mówię, życie i rozsądna walka. Nie tracenie życia w głupi sposób, żeby po prostu móc jakoś przejść. I
nie mamy tutaj do czynienia, tak jak widzicie, już z łatwymi przeciwnikami. Dostajemy tych ciężkich przeciwników, których no... musimy trochę się z nim pomęczyć, a ich ciosy naprawdę kosztują nas trochę zdrowia, przy czym wyprowadzają oni takie combo, że czasami ciężko je zablokować. I to jest jedyny trudny moment w tym tak jakby fragmencie rozgrywki. Ale cóż, zbliżamy się powolutku do końca tego odcinka, bo ja to już widzę na zegarku, jak mam podzielony ten odcinek. I cóż, co wam chcę powiedzieć? Następny odcinek to już będzie ostateczna walka i jeszcze fragment małego poziomu, żebyście byli przygotowani. Nie wiem, czy ten odcinek wrzucę w tym samym tygodniu, czy może nawet tego samego dnia. Nie wiem, jak to wszystko rozłożę, ale na pewno już teraz postanowiłem, że podsumowanie rozgrywki nie zrobię na koniec, tak jak to zwykle zrobiłem. Chcę trochę zmienić formułę. Podsumowanie całej gry zrobię w osobnym materiale wideo. Nie będzie tam jakoś specjalnie widać fragmentów rozgrywki. Po prostu recenzję gry zrobię w osobnym materiale z tej gry. Ponieważ napisy końcowe czasami są długie, czasami są krótkie. Czasami wolę, żebyście posłuchali muzyki, żebyście znaleźli jakieś tam easter eggi ukryte w tych napisach końcowych, bo czasem się zdarzają. A nie słuchali mnie. Poza tym ja też czasami mam ograniczony czas, ponieważ, no, jak widzieliście w Air Within, te napisy końcowe były strasznie krótkie i ja naprawdę nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem powiedzieć na temat tej gry, dlaczego dałem taką, a nie inną ocenę. Jest to czasami trudne właśnie do zrobienia, bo nie wiadomo, jak długo zajmie mi powiedzenie czegoś, co chcę powiedzieć, ponieważ nie mam tego gdzieś zapisane na kartce. Tylko mówię to z głowy. Mam zapisaną co prawda ocenę i główne punkty, na których się mam skupić w ocenie ostatecznej gry, ale kiedy zacznę mówić, po prostu, no, coś mi się nagle przypomina, muszę o tym wspomnieć, bo jest to, uważam, że ważne i tak już to wychodzi. Dlatego podsumowanie, recenzja gry i ocena, dlaczego ta gra dostała taką ocenę, będzie w osobnym odcinku. Bodajże w 12, nie wiem, to jest 10. Chyba to jest 10, potem będzie 11 i 12 odcinek będzie tym podsumowaniem całej rozgrywki. A jak na razie zbliżamy się do The Upper... No już jesteśmy tak naprawdę w The Upper Tower i zbliżamy się do lokacji The Terrace, czyli taras chyba to jest po polsku, nie wiem, jak wiecie to napiszcie mi w komentarzach. I cóż, w tym odcinku to by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie, za to, że wytrwaliście tak długi odcinek, a mnie już po prostu gardło wysiada, nie wiem, czy to słyszycie, czy nie, czy to będzie słychać, od tak długiego nawijania w tym odcinku. To jest przyjemne z jednej strony, że mogę tyle pogadać i wam opowiedzieć o różnych rzeczach, a z drugiej strony to jest męczące, gardło naprawdę się męczy, a ja już dzisiaj nagrywam któryś odcinek z kolei, więc to już też swoje robi, ale cóż, jeszcze raz, dzięki wam za oglądanie, dzięki wam za wytrwanie tak długiego odcinka, komentujcie, subskrybujcie i widzimy się wkrótce w ostatnim odcinku, w którym skupiemy dupę Wezirowi. Trzymajcie się, cześć!